Chociaż zima dopiero za pasem, na osiedlu Sobieskiego już widać jej pierwsze oznaki. Z pogodą nie mają one jednak nic wspólnego. Tym razem chodzi o ludzi. Mamy problem z osobami bezdomnymi spożywającymi alkohol, które za wszelką cenę próbują się dostać do klatek schodowych. W pierwszej kolejności do tych klatek, gdzie nie ma domofonów, ale upatrują sobie też klatki, szczególnie jeśli mają jakiegoś kolegę mieszkającego w danym budynku, również klatki z domofonem. Są lokatorzy, którym tacy intruzi nie przeszkadzają, ale większość mieszkańców piwnice i klatki schodowe wolałaby mieć tylko do własnej dyspozycji. My staramy się cyklicznie takie punkty, o których wiemy, zgłaszać czy na piśmie, czy na Radzie Osiedla, czy na spotkaniach z policją, ze Strażą Miejską. Natomiast uwagi zawsze są takie same, czyli że te zgłoszenia powinny być dokonywane w czasie rzeczywistym. Biorąc pod uwagę fakt, że takie osoby najczęściej pojawiają się na budynku, czy na klatce, czy w piwnicy, w godzinach wieczornych, ewentualnie nocnych, administracji trudno jest takie rzeczy zgłaszać. Stąd prośba do mieszkańców, żeby jednak wykonać taki telefon. Można to zgłosić anonimowo. Ważne jest to, żeby robić to do skutku, czyli zgłaszać takie osoby przebywające na klatce do skutku, z tego względu, że osoby bezdomne przywiązują się do takiego miejsca. Później już wracają na tą upatrzoną klatkę i rzeczywiście zostawiają po sobie bałagan, nieprzyjemny zapach. Jest to przykre dla mieszkańców. Co gorsze, może być także niebezpieczne. Dochodziło w historii spółdzielni do takich sytuacji, kiedy osoba bezdomna śpiąca gdzieś w korytarzu piwnicznym w nocy zasypiała z papierosem, była w stanie coś tam niechcące oczywiście, ale jednak podpalić. Trzeba było rozpoczynać akcję gaśniczą, wietrzenie klatki, bo jednak ten dym nawet z niewielkiej ilości, z niewielkiego pożaru jest dużo dymu i na tej klatce robi się niebezpiecznie, nieprzyjemnie. Na pierwszej linii walki o spokój spółdzielców stoi w Legionowie Straż Miejska. W starciu z bezdomnością trudno jednak opierać się wyłącznie o przepisy i paragrafy. Mamy takie zgłoszenia rzeczywiście, że osoby, zwłaszcza po nocy na przykład, okazuje się, że gdzieś na klatce, na półpiętrze taka osoba przebywa. No i jeżeli ona nie stwarza zagrożenia ani sobie, ani powiedzmy gdzieś tam osobom postronnym, mieszkańcom, no każdy przypadek jest inny. No staramy się generalnie przede wszystkim najpierw takiej osobie pomóc, a później ewentualnie próbujemy taką osobę gdzieś przewieźć. W takim przypadku lista dostępnych opcji jest bardzo krótka. Albo będzie to Polskiej Organizacji Wojskowej, czyli nasza noclegownia w Legionowie. Druga ewentualność to jest taka, że ulica Skaryszewska w Warszawie. O ile pierwszy przypadek jest niepłatny, jeżeli chodzi o Straż Miejską, no jakby miejsce drugie, no niestety musimy zapłacić włącznie z badaniem przeszło 300 zł za taką usługę. Plus oczywiście blokowanie patrolu Straży Miejskiej na około 2-3 godziny niejednokrotnie. Argument finansowy jest bez wątpienia istotny. Z punktu widzenia celowości miejskich działań ważniejsze wydaje się jednak coś innego. 90% osób to się powtarza, także one gdzieś tam są przewożone i wracają do nas, czy to miasto tak, nie wiem, ich przyciąga, czy ewentualnie jest im tutaj tak dobrze, aczkolwiek 90% najczęściej mężczyzn bezdomnych wraca do nas po prostu nawet z Warszawy. Dla spółdzielców taka sympatia do Legionowa to żadna pociecha. Oni po prostu chcą mieć w swoich budynkach spokój. Stąd nasza prośba, żeby obecność takiego bezdomnego, czy na klatce, czy w korytarzu piwnicznym, zawsze w czasie rzeczywistym, czyli w tym czasie, kiedy on jest na budynku, zgłaszać do służb porządkowych, czy do policji, czy do Straży Miejskiej. To są służby, które mogą w takiej sytuacji reagować. Administracja niestety nie ma tutaj uprawnień, żeby takiego delikwenta wyprowadzić, jeśli on nie chce wyjść. Najczęściej są to też osoby pijane, mogą być trochę agresywne. Nie ma sensu też samemu z taką osobą dyskutować. Lepiej od razu zadzwonić pod odpowiedni numer. Miejscy strażnicy czekają.